Państwa, serdecznie Państwa witam na otwarciu Muzeum Współczesnego Wrocław, który będziecie Państwo za chwilę oglądać. I prace przy adaptacji zaczęły się w listopadzie. Natomiast my dzisiaj otwieramy Muzeum Współczesne Wrocław, które powstało decyzją Rady Miejskiej w lutym tego roku, a więc jesteśmy bardzo nową, bardzo świeżą instytucją. Serdecznie witam Pana Jacka Osowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej. Prosimy o brawa. Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej bardzo przepraszamy za krawaty. Ale krawatu nie ściągnę w 2016 roku, kiedy będziemy otwierać drugie Muzeum Współczesne w innym miejscu. To będzie już mocno wkorzenione w krajobraz miasta, będzie bardzo ważną instytucją w naszym miejscu. Wydaje, że z muzeami sztuki współczesnej, muzeami współczesnymi jest tak, że są one takim wyróżnikiem cywilizacyjnym, że nasączenie miast sztuką wizualną, obecność muzeów sztuki współczesnej jest takim wyróżnikiem następnego poziomu w rozwojach miast. Przygoda z Wrocławiem zaczęła się już w czasach prehistorycznych, mniej więcej w 70 roku, na owym słynnym sympozjum Wrocław 70. Potem były spotkania, występowałem jako aktor teatru Kricho 2 każdorazowo tutaj do. It started in December when we came and had a look on the bunker, and at that time there were heavy machines in there and destroying what they could destroy, and we almost couldn't imagine how that can turn into a museum. Ja w związku z tym proponuję, żebyśmy zaczęli już zwiedzać ten budynek. Zapraszam serdecznie do środka. To jest przejściowe. Wiesz, ja podejrzewam, że to miało być docelowe miejsce, coś takiego.